Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was bardzo elegancka, ponieważ dzisiaj będziemy sobie rozpakowywać pudełko shiny boxowe zatytułowane Kobiecy Szyk. Shiny box tak w maju postanowił właśnie nazwać tą edycję, w związku z czym ja postanowiłam się do tego dostosować tak, abym komponowała się właśnie z tym oto wspaniałym pudełkiem, więc jeżeli jesteście ciekawe, co takiego szykownego, kobiecego przygotował shiny box w maju, to serdecznie zapraszam do dalszego oglądania. Jak zawsze mamy tutaj uloteczki. Te ulotki sobie wraz z opisem tego, co się znajduje w pudełku, odkładam na bok, tak żebyśmy później mogli zobaczyć. I teraz tak, widzę, że tutaj mamy kupon rabatowy do Wenecji, także sobie jakieś buciki można fajne, eleganckie na pewno zapodać i do sklepu Unisono, który ma obuwie włoskie, więc to jest fajne. Kolejny rabat 20%, aha, i tam jest 10% do Wenecji. Kolejny rabat minus 20% jest do sklepu www.jesteśmodna.pl, więc na jakieś ciuchy. Kolejne coś, 10% zniżki na Paley Source Essential Moisturizing Cream, krem nawilżający z oceosomami, cokolwiek to znaczy. No i ostatnia rzecz, jest to promocja na gąbeczki Konjac Sponge z Yasumi. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dodatki w postaci zniżek shiny boxowych. A teraz już odpakowuję przy Was naklejkę, żebyście wiedziały, że ja kompletnie nie mam pojęcia, co tutaj jest w tym pudełku. Rozpakowuję, odklejam naklejkę pod tytułem Kobiecy Szyk. I proszę bardzo, tak się prezentuje pudełko. Ja już na pierwszy rzut oka, jako sroka, zauważyłam jedną rzecz, która na pewno mnie mega zainteresuje. Mianowicie jest to ten oto uroczy lakier. Słuchajcie, ja uwielbiam takie lakiery. On jest czerwony, jest z firmy Indigo. Ja nie mam z tej firmy żadnego lakieru, ale właśnie, słyszałam o nich wiele dobrego i już widzę, że mają idealną szczoteczkę, jeśli tak można nazwać, więc już wiem, że się będą bosko rozprowadzały po płytce paznokcia u wszystkich osób, które mają dużą płytkę paznokcia i nie chcą się po prostu patyczkować 100 razy z malowaniem paznokci. Zapowiada się, że będzie boski, ja na pewno go użyję bardzo szybko i nie mogę się tego wręcz doczekać, więc tu mamy lakier. Aż jestem ciekawa, szczerze powiedziawszy, zaraz to w sumie sprawdzimy, ile on kosztował. Jest to produkt pełnowymiarowy i wartość tego lakieru za 10 ml to 16 zł. I powiem Wam szczerze, że to nie jest jakaś mega wygórowana cena, więc myślę, że fajnie, jak on mi się sprawdzi, to myślę, że chętnie będę również w przyszłości kupowała być może inne kolory. Tutaj znajdujemy w opisie, że on posiada żywice winylowe, które zwiększają elastyczność i przyczepność produktu do naturalnej płytki. Błyskawicznie schną i gwarantują najlepszą trwałość koloru, więc jestem aż ciekawa, bo właśnie ja się zmagam już od jakiegoś czasu z problemem z paznokciami takim właśnie, że po prostu po jednym dniu dosłownie całą warstwą mi lakier odchodzi od paznokcia. Nie wiem, z czego to wynika, bo ja bardzo dbam o paznokcie, więc ciężko mi powiedzieć, ale tak czy siak chętnie wypróbuję właśnie ten lakier. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą tutaj widzę, to oczywiście nie obeszłoby się bez jakiegoś problemu z aparatem, więc oczywiście skończyła mi się pamięć i w ten sposób moje jakieś 7 minut gadania poszło się. No, wiecie, o co chodzi. Skończyłam na tej gąbce, słuchajcie. I wspominałam o tym, że ta gąbka jest mniej więcej czymś takim jak Beauty Blender, to znaczy wymaga namoczenia i może nam służyć do masażu twarzy, do oczyszczania twarzy. I wspominałam również o tym, że jej cena... Wspominałam również o tym, że jej cena to 19,90 i że jeżeli się sprawdzi, to jest to cena na pewno taka, na którą każdy sobie z nas może pozwolić, więc sprawdzę i na pewno dam znać. Kolejna rzecz, o której później mówiłam i która się też nie nagrała, to informacja o tej oto maseczce z firmy Barwa, barwa siarkowa. Maseczka, która docelowo ma być antytrącikowa, ale również ma w sobie właściwości matujące i ograniczające wydzielanie sebum, więc pomimo tego, że ja nie mam problemów z trącikiem, ani nie mam problemów z nadmiernym sebum,
No to mam fioła na punkcie matu na twarzy, w związku z czym bardzo chętnie sprawdzę, czy faktycznie zapewnia ona taki właśnie mat na twarzy. I wspominałam również o tym, że jest to w Shiny Boxie gratis oraz, że wartość tego gratisa to 3,99. I rozpoczynałam mówić o kremie, kiedy mi się właśnie nieszczęsny aparat wyłączył i zaczęłam mówić o kremie, do którego właśnie zniżka jest tutaj wśród tych ulotek. Jest to krem Thalion i jest to Tylee Source. I tutaj, słuchajcie, jest w ogóle coś, co mnie zwaliło na kolana totalnie, to to, że pełnowartościowy ten produkt o gramaturze 50 ml, tutaj mamy próbkę 15, kosztuje 160 zł. I to jest krem, który ma być nawilżający, który ma zapewniać odbudowę bariery ochronnej na skórka cery suchej i który ma perfekcyjnie odżywiać i nawilżać skórę. Powiem Wam, że jeżeli ten produkt do mojej suchej skóry się sprawdzi, to myślę, że będę skora zapłacić 160 zł, żeby go kupić. Tak wiem, jestem nienormalna, ale spoko, dam Wam znać. Jestem aż ciekawa. Zobaczę tylko, jaką on ma konsystencję, zobaczę to razem z Wami. Ze względu na to, że ja już potrafię po konsystencji poznać, czy po prostu taki dany produkt będzie faktycznie nawilżający, czy nie. No i faktycznie ta konsystencja jest taka dosyć, jak to mawia Maksineczka, masełkowata. I w ogóle bardzo fajnie pachnie ten krem. Także, no zobaczymy. Ogólnie po konsystencji mogę mieć dobre, że tak powiem, rokowania może mieć ten krem, więc jestem aż ciekawa. Być może dzisiaj wieczorem go użyję. I tak jak mówiłam, wartość pełnego wymiaru to 160 zł. I kolejną rzeczą, która mi się nawinęła pod rękę, jest to pomadka. I ta pomadka ma boski różowy kolor. Czy on nie jest fajny? Numerek 003. Jest to firma Mariza. Pomadka do ust Mariza Selective, nasycona pigmentami. Kremowa pomadka, która się idealnie rozprowadza, daje trwały kolor i przy okazji zapewnia doskonałe nawilżenie. Ja tutaj przysłoczuję może ten kolor. On jest taki, to jest taki typowy kolor barbiowy po prostu, barbiowy róż, jak ja to mówię. Więc jest to jak najbardziej kolor na wiosnę. Nie jest to kolor może jakiś szykownie kojarzący się z szykowną kobiecością, bo z szykowną kobiecością mi się absolutnie kojarzy to, co ja mam dzisiaj na ustach. I jest to Golden Rose Velvet Matte numer 015. Przepraszam, to mam z mizerami. I ta pomadka jest absolutnie kobieco szykowna. A ta tutaj różowa może być fajna na wiosnę, ale nie kojarzy mi się z kobiecym szykiem jakoś mega super. Natomiast jest to produkt pełnowymiarowy i wartość tej pomadki 16,60, więc jeżeli się sprawdzi i okaże się być produktem fajnym, to na pewno również jest to cena taka, na którą sobie każdy z nas może pozwolić. Kolejny produkt, do którego przejdę, który mi się nawija pod rękę, jest to jedwab w sprayu. Jest to podwójna ochrona stóp. Tutaj produkt ten ma tworzyć niewidzialną, jedwabistą osłonę dla stóp, chronić stopy przed bolesnymi otarciami i pęcherzami i zapewniać ochronę przed potem i nieprzyjemnym zapachem. Utrzymuje stopy świeże i suche nawet przez cały dzień. Ja nie mam problemu z pocajaniem się stóp, ale myślę, że każda z nas ma problem z pęcherzami i z otarciami, więc też produkt ten będę skora sprawdzić bardzo szybko. Nie posiadam ogólnie jakoś mega produktów dużo do stóp, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, nie mam produktu ze stopami, ale bardzo chętnie sprawdzę ten, ponieważ tak naprawdę chyba jeszcze nie miałam do czynienia z produktami w sprayu. Zawsze zazwyczaj, jeżeli już to były produkty, to były to produkty kremowe, które miały na celu zapewnienie po prostu odpowiedniej miękkości tym stopom i tak dalej. Więc również jestem ciekawa. Jest to produkt prezent dla zamówień subskrypcji. Okej, jest. Wszystko gra. Jedwab w sprayu do stóp 8 zł za 75 ml, czyli za tą oto wielkość płacimy 8 zł, czyli powiedzmy sobie, że też to nie jest jakaś kwota zabijająca. I to otrzymały wszystkie osoby, które subskrybują Shiny Boxa, które zamówiły pudełko Shiny Box w pakiecie od 27 kwietnia do dnia pierwszej wysyłki, więc dziękuję Shiny Boxowi za to, że mi właśnie dał taki gratis. I ostatnia rzecz, którą mam w pudełku, o jeszcze tutaj mi się coś znalazło, ale w niezbyt dobrym stanie, zaraz Wam pokażę.
Ostatnią rzeczą jest balsam. Jest to balsam Aronia, balsam do ciała wzmacniający naczynka. I jest to firma Beauty Naturals. I to chyba jest w ogóle jakaś polska firma. Tak, jest to, są firma Produkty Naturalne z Tuszyna, Tuszynek Majoracki. I to jest produkt bez parabenów. Pielęgnuje skórę wrażliwą. Zaraz zobaczę, jak pachnie. Pachnie po prostu, w ogóle ma jakiś taki trochę różowawy kolor. A mi się akurat balsam wczoraj skończył, patrzcie, no, taka niespodzianka. Pachnie podobnie jak balsamy z firmy 4 pory roku. I on ma wzmacniać naczynka, więc też idealnie dla mnie, ponieważ ja mam na ciele, konkretnie w okolicach właśnie ud, mam cerę, skórę naczynkową. Takie delikatne pajączki się pojawiają, więc jeżeli ma mi to wzmocnić naczynka, no to całkiem spoko. I ja sobie również z tego skorzystam. Pielęgnuję skórę wrażliwą z rozszerzonymi pękającymi naczynkami. I tutaj jest opisane, jak te poszczególne składniki, które są w tym balsamie, wpływają właśnie na kondycję naszych naczynek, więc na pewno przetestuję. I jeżeli będziecie ciekawe mojej opinii, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach i wtedy postaram się Wam zrobić albo jakiś post na blogu, którego ostatnio zanikuję taką swoją drogą, albo po prostu Wam dam znać w którymś z filmików, jak on mi się sprawdza i czy widzę jakieś zmiany. Wartość tego produktu to 18 zł, jest on pełnowymiarowy. No, zobaczymy w zależności od tego, jak się sprawdzi, czy cena, czy jest wart swojej ceny. No i jako taki gratisik dostajemy również gustowne lusterko z Wenecji, które się rozwaliło. I właśnie jak widzicie, przychodzi do nas w trzech częściach, więc jest to totalna w ogóle jakaś lipa. Ja spróbuję to poskładać, bo może to po prostu tutaj na zatrzaski było. O, poskładałam to. Jest to z firmy Wenecja. Takie sobie lustereczko, teraz się mogę przejrzeć. No widzę, że tutaj troszeczkę coś mi matka wyjechała. No. Widzę, że tutaj mi klej do końca gdzieś tam nie wysechł, także też to będziecie pewnie mogły widzieć. No wiecie, takie tam niedoskonałości. No i co? I to by było na tyle. Pudełko jest opróżnione. Ja sobie jak zawsze oczywiście pudełko Shine Boxa zostawiam, ponieważ ja w tych pudełkach później sobie przechowuję różne rzeczy, więc to pudełko jest bardzo ładne, bardzo szykowne i ja te pudełka zawsze kolekcjonuję. Po prostu bardzo. Te pudełko mi się bardzo podoba, jest szczególnie właśnie w moim guście, ponieważ jest białe, takie minimalistyczne, jest po prostu bardzo fajne. I to w sumie jest na tyle produktów. Ja zrobiłam ten filmik troszeczkę inaczej tym razem, ponieważ od razu dałam Wam znać co do cen, więc teraz nie będziemy sobie robić ogólnego podsumowania. Powiem tylko tyle, że jest kilka produktów, które mnie zainteresowały, szczególnie lakier mi się spodobał i pomadka, bo to oczywiście są takie rzeczy, na punkcie których mam totalnego hopla. A resztę produktów po prostu chętnie wytestuję i tyle. Ogólnie jestem zadowolona z tej subskrypcji, z tego pudełka, więc myślę, że również Wam mogę polecić, szczególnie jeżeli również chcecie zdobyć jakieś kupony rabatowe do właśnie sklepów, do których tutaj są, one się znajdują, czyli na przykład do Wenecji. No i co? To by było w sumie na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik króciutki i przeprowadzony w takiej formule Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do klikania kciuków w górę. No i jeżeli jest to Wasz pierwszy filmik, który oglądacie na moim kanale, to serdecznie Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli miło Wam się nie oglądało. I dziś już Wam dziękuję za uwagę i zapraszam Was serdecznie do następnego odcinka. Pa!